wykonałeś wszystkie nakazy świętego prawa, przykazań miłości siebie i bliźniego. Sprawiliśmy o pozór setnośnika naszego miasta, cieszyli się Twoim błogosławieństwem, zachowując Twoje przykazania i zasłużyli na życie wieczne. Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Amosa. Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie, kiedy minie nóg księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć świtlerz, a będziemy zmniejszać efekt, powiększać cykl i wagę po cenie wolną. Będziemy kupować jednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszenic będziemy sprzedawać. Przysiąg Pan na dnia Jakuba, nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków. Oto Słowo Boże. Moi kochani, normalnie w trakcie liturgii śpiewamy psalm responsoryjny wraz z całym Kościołem. Dzisiaj w duchu ekumenicznej liturgii rabin Simcha Keller wykona psalm Pannym Pasterzem. Mój kochani, ja powiem z dwa słowa z tym psalmem, który mówię teraz, z kim jest Państwem, z jest słuchowcem. Jestem bardzo, bardzo zdziwiony, będąc tutaj u Was w godzinie. Słuchając słów proroka Amosa, który jest mi bardzo bliski moim sercu, właśnie kiedy ta świątynia była w stanie jeszcze ruiny, kiedy pamiętam, staliśmy tu wszyscy razem, tak w sercu rodziła się modlitwa, żeby to była świątynia miłości. To, o co się właśnie modli prorok Amos, o co się, co czytamy w księgach proroka Izajasza, że cóż to byłby za Bóg, do którego prowadziłaby tylko jedna droga. Wszyscy mamy, każdy z nas ma swoją drogę do Boga. I to nie tylko, że Żydzi im troszkę inną liturgię, chrześcijanie troszkę inną liturgię, ale każdy człowiek ma swoją własną drogę do Boga. I dlatego też, ja jestem tutaj z Wami, wybaczcie, trochę czuję się skrępowany, nie znam rytuału, nie wiem, kiedy wstać, kiedy usiąść. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, duchowe przeżycie, ale troszkę się jestem, czuję się zagubiony momentami. Dlatego jestem Waszym gościem. Potraktujcie mnie jako gościa i zrozumcie, że wszystkich rzeczy nie znam. Zaśpiewam dla Was psalm, mówię psalm, który jest też bardzo bliski mojemu sercu. Jest to modlitwa bardzo stara. Psalm 23, który towarzyszy właściwie każdemu człowiekowi w życiu. Pan jest pasterzem moim. Melodia jest bardzo stara, to jest około XVI-wieczna modlitwa tu z Polski, naszych Żydów polskich. Dlatego brzmi tak, to jest Polska.
Przedstawiciele władz miasta,
wy, mieszkańcy nasi Aleksandrowiasza. Moi drodzy, 200 lat, kiedy przychodzi nam dzisiaj rzucić okiem na historię tego miasta i tych ludzi. Bo nie są ważne tyle daty zapisane drukiem na papierze, ale historia to są losy ludzi. Dzisiaj, kiedy obecni tutaj aleksandrowianie liczący 60, 70 czy 80 lat zastanawiają się nad tą datą, to przecież pojawiają się przed nimi ich dziadkowie, pradziadkowie, rodzice, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, ci, którzy przez pokolenia tworzyli te właśnie historie i koloryt tego miasta. To jest sedno świętowania i rocznicy. Przypominanie sobie ludzi i dokonań, aby tym bardziej poczuć szacunek i jednocześnie posiadać godność z tego, że jesteśmy spadkobiercami, dziedzicami i wydaje nam się, prowadzić będziemy dalej tę sztafetę pokoleń, aby to miasto i ci ludzie byli na ustach innych i wypowiadani z dumą i szacunkiem. 200 lat. Moi kochani, stało się tak, że w ostatnich dziesięcioleciach serce Aleksandrowa Łódzkiego zaczęło intensywnie bić w tym właśnie miejscu. W miejscu skazanym na zagładę, zniszczenie i zapomnienie. Ile razy spotykałem się z tymi, którzy przechodząc ze spuszczoną głową wokół ruin tej świątyni, ze żalem, troską i niekiedy łzą w oku wypowiadali to życzenie. Oby kiedyś można było tu wejść tak jak dawniej, usłyszeć modlitwę, modlić się i uczestniczyć w liturgii. Wielu zwątpiło. Ale przyszły czasy, kiedy zarówno nowa władza, jak i w tym wypadku używając biblijnego stwierdzenia prorocza wizja i spojrzenie aktualnego burmistrza pozwoliły nam ziścić marzenie was wielu, że znowu kościół świętego Stanisława Kostki, dawny zbiór koewangelicki, zbór luterański, stał się świątynią. Ale nie tylko sprawujemy tu kult liturgiczny. Chcemy pokazać, że Kościół to także ewangelizowanie we współczesnym czasie poprzez sztukę, poezję, teatr, pieśń. Bo to jest ta forma przekazu i droga dotarcia do współczesnego człowieka. Nie możemy wstydzić się czy obawiać stwierdzenia, że Kościół przeżywa kryzys. Kryzys ten obserwowaliśmy na początku we Francji, potem przyszedł czas Irlandii, gdzie jakby z niedowierzaniem te perły Kościoła katolickiego stały się zaprzeczeniem, jakby bezwarunkowym odruchem tego, co mamy dzisiaj. Świeckość, materializm, ateizacja, puste kościoły i postrzeganie religii jako być może historycznego
ale niekoniecznego ozdobnika we współczesnym czasie. Ilu, szczególnie młodych ludzi, omija świątynię, bo nie odnajdują tutaj tych wartości, których oczekuje każdy człowiek. I podkreślam, każdy człowiek, bez względu na to, jaką ma przyszłość i jakie wyznanie reprezentuje. Fiodor Dostojewski powiedział to bardzo wyraźnie. Tylu, ilu jest ludzi na ziemi, tyle jest dróg do Boga. Nie stawiajmy więc muru tym, którzy go poszukują, tym, którzy chcą odnaleźć uniwersalne wartości. I tutaj zmierzamy do tego, co dzieje się na przestrzeni ostatnich lat w naszej małej ojczyźnie w Aleksandrowie Łódzkim i w tym miejscu, gdzie bije intelektualne, edukacyjne, religijne i kulturalne serce Aleksandrowa Łódzkiego. Posłużę się jedną wypowiedzią człowieka, którego nie można posądzać o konfesyjne sympatie dla tego czy innego kościoła. Wódz duchowy Indii, Mahatma Gandhi, powiedział tak: widzę, że wszystko dookoła mnie ciągle się zmienia i ciągle umiera. I tylko jedna jest siła, która nie ulega zmianom, która trzyma wszystko w karbach, która tworzy, rozwiązuje i znów tworzy. Tą siłą jest Bóg wszystkich religii. W Desideracie, wierszu napisanym przez Marka Freemana w 20 latach ubiegłego wieku, jest powiedziane: człowieku, poszukuj, bo szukając już znalazłeś. A Jan Paweł II po przeczytaniu tego wiersza powiedział, że jest to uniwersalne, ekumeniczne przesłanie dla współczesnego człowieka. Moi drodzy, modlimy się tu. Tu padały słowa Ojcze Nasz po polsku, po hebrajsku i po niemiecku. Gościła Macina. Jesteśmy świadkami czegoś, co musi dać do myślenia współczesnemu człowiekowi, że droga podziału, język nienawiści, uznawanie lepszych i gorszych obywateli wjedzie do klęski. I nawet gdy wydaje nam się, że może to być klęska fizyczna, to największym niebezpieczeństwem jest wyrządzenie krzywdy ludzkiemu duchowi. Czy mamy po raz kolejny decydować się na wewnętrzną emigrację, być nieobecnymi, czy mamy tym samym w jakiś sposób skapitulować? Nie. Musimy być tymi, którzy w takich właśnie wspólnotach tworzą obraz jedności, którzy mówią, że można ewangelizować i być wspólnotą w sposób inny od urzędowego, którzy potrafią pochylić się nad biedą człowieka, którzy dają tak mozolnie uratowanej poczucie bezpieczeństwa. Bo po co przychodzimy między innymi do tej świątyni? By odetchnąć po trudach tygodnia, by zasmakować w tym, co jest piękne i dobre, by
by na nowo w tej szarzyźnie życia, którą określamy jako profaną, poczuć się, że człowiek to brzmi dumnie i to sakrum jest dla nas dostępne. Tak bardzo nam wszystkim, zarówno władzy, jak i tu Kościołowi, zależy na tym, by to ludzkie katarzis, oczyszczenie i bycie człowiekiem, który uwierzy, że może być dobry, dokonywało się właśnie tutaj. Bo zaznaczam, poza materialnymi zdobyczami, największym sukcesem jest służba ludzkiemu duchowi. Wszyscy służymy ludzkiej nadziei. Mamy nadzieję, że ona spełni się poprzez naszą posługę. Jednym bardzo istotnym elementem w aktualnej historii miasta jest edukowanie i służba społeczeństwu przez sztukę i kulturę. Moi drodzy, to jest sposób dotarcia do współczesnego człowieka. To jest sposób na pokazanie, że Kościół może mieć inną twarz, a państwo, nie stanowiąc jakby świeckiego ramienia owego bratrium seculare, może nadal być partnerem, który wychowuje. I nie potrzeba nakazów, nie potrzeba rozporządzeń, bo one pojawiają się jako przemoc. A dobrze wiemy z historii narodów, że zmasowana przemoc jest tylko i wyłącznie oznaką słabości. I kiedyś poniesie klęskę. A to, co zachowuje godność i wielkość człowieka, kultura, sztuka, wewnętrzna wrażliwość, religijny rozwój, pozostaje i procentuje. Ktoś powie, ale po co nam to? Czyż nie wystarczy jedno Ojcze nasz i zdrowaś Mario? Czyż Bóg nie jest jednym z najpiękniejszych artystów i nas, ludzi teatru życia, ustawia w tych rolach, które mamy do odegrania? Czyż Bóg nie mówi nam, że nie ma lepszego Boga muzułmanów, że nie jest ważniejszy Bóg Żydów, że nie powinniśmy modlić się tylko do Boga chrześcijan, bo On nie jest właścicielem żadnej religii. On jest drogą, którą wybiera każdy naród, każdy człowiek poprzez historyczne uwarunkowania i swoją wolną wolę, aby spełnić się i uwierzyć, tak jak powiedział Mahatma Gandhi, w tę jedną, wielką, nieodwracalną siłę, która wszystko tworzy i zmienia i trzyma w kartach. Moi kochani, zachowajcie to przesłanie, bo to przesłanie dotyczy ducha i waszej wewnętrznej kondycji. Wczoraj na koncercie Anny Marii Jopek, mówiąc o przesłaniu sztuki i tego, co robimy, zacytowałem łacińską maksymę. Ars habit non osso, nisi ignorante. Oznaczało to, sztuka nie ma wrogów poza ignorantami. I to jest odpowiedź dla wszystkich, którzy patrzą z niedowierzaniem albo są neutralni w stosunku do tego, co się tu u nas dzieje. Byłoby z mojej strony wielką nieuczciwością i niepodziękowaniem oraz dowodem niewdzięczności, gdybyśmy podsumowując te 200 lat nie przywołali postaci obecnego burmistrza. To już kolejna z wielu kadencji. Drogi panie Jacku, wszyscy mamy wrogów i przyjaciół. Jako osoby publiczne jesteśmy postrzegani, oceniani, być może niekiedy zbyt radykalnie. Odbiera nam się prawo do prywatnego życia
ukazując, że będąc człowiekiem, który służy, musi być dyspozycyjny przez 24 godziny i przezroczysty jak kryształ. Tylko pokażcie mi, ile tych kryształów dzisiaj mamy w Polsce przezroczystych. Praktycznie żadnego. Dlatego za Twoją posługę, bo to jest służba, władza jest służba, za Twoją wrażliwość i wizję dla tego miasta, bo to, co rodzi się w Twojej koncepcji, jest potem darem dla mieszkańców, chcę Ci w imieniu wszystkich tu podziękować. I przyjmij to podziękowanie jako autentyczne, płynące z serca, a nie wymuszone konwenansem słów. Bez Ciebie i ja osobiście i tych, którzy nas wspierają, nie zrobilibyśmy praktycznie nic. Nie byłoby tego Kościoła, nie byłoby tych uczt duchowych, nie byłoby tej edukacji społeczeństwa, która owocuje w tym, że spotykamy się w Kościele ludzi myślących z ludźmi myślącymi. Zjeżdżają się do nas ludzie z całego kraju, przepełnieni zachwytem i podziwem dla burmistrza i tego, co się u nas dzieje. Nie będę Cię chwalił za tytuły najlepszego burmistrza roku, za nagrody, które otrzymałeś, ale jedno, co mieści się w słowie dziękuję, musi być powiedziane. Za Twoje poświęcenie, za umiłowanie tego miasta, za służbę dla nas wszystkich i za przyjaźń, którą obdarzasz swoich najbliższych, 200. rocznicę istnienia Aleksandrowa jako kontynuatorowi wielkiej myśli ekumenicznej i pojednania międzyreligijnego Rafała Brotoszewskiego. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy karnych i niekarnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, sześć z nimi karnych, Bóg Słowa, światły rzeczowości, Bóg prawdziwy Słowa prawdziwego, za władzę, za stanie, 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 za stan
Syna, Pańskiego Księdza, abyśmy byli wierni Jezusa, w drobnych sprawach codziennego życia, jak i w godzinach wielkich. Ciebie prosimy, Boże nasz Ojcze, który widzi wszystko i wszystko, przyjmij nasze pytania z pomocą potrzebującym, aby każdy z nas mógł prowadzić się spokojnie i bezpiecznie, w godności i poszanowaniu, przynosząc Ci chwałę. Przez Jezusa Pana Boga. Bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem
i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pochodź.
Thank you.
akustycznie Pani Dominika zechciała dzisiaj podczas tej liturgii zaśpiewać, natomiast przepiękne utwory wykonały jeszcze dwóch koleżanek sopranów w koncercie trzech sopranów dzisiaj o 20:00, na który to koncert w imieniu Pana Burmistrza i swoim bardzo serdecznie zapraszam. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misterium doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Proszę spocząć. Moi drodzy, zbliża się do końca nasza uroczysta liturgia z okazji 200-lecia istnienia Aleksandrowa Łódzkiego. Na co dzień nie dostrzegamy albo spotykamy się tylko w urzędzie, w bardzo sztywnej oprawie, jako petenci, ale przecież są takie chwile, jak chociażby dzisiejsza, by tych naszych włodarzy miasta zobaczyć od tej ludzkiej, prywatnej strony, by również i tak zwyczajnie im podziękować. Dzisiaj będziemy mieli wiele okazji, bo za chwilę po mszy świętej wszyscy zaproszeni są przed Kościół i robimy sobie pamiątkowe zdjęcie 200-lecia, zdjęcie Aleksandrowian z gośćmi, z naszą władzą. Do nabycia będzie także najnowszy numer Aleksandry wczoraj i dziś poświęcony wydarzeniom historycznym na przestrzeni tych 200 lat. Ale dzisiaj, tak jak powiedziałem, cieszę się, że w takiej liczbie jesteśmy. Cieszę się, że przybyli do nas goście i tak po ludzku, jak to bywa w rodzinie, pragnę, aby w naszej grupie włodarzy, zwyczajnie, bez konwenansu, przedstawiciele Aleksandrowian, rodzina aleksandrowska, najzwyczajniej podziękowali. Tutaj na tę scenę, przed ołtarzem, słuchajcie, no, przynajmniej nie będziecie śpiewać, ale tak. Zapraszam Pana Jacka Lipińskiego, burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego. Zapraszam Panią Iwonę Dąbę-Sekretarz. Zapraszam Pana Grzegorza Siecha-Skarżnika. No nie wstydźcie się, pokażcie się, że tak? Zapraszam Przewodniczącą Rady Miejskiej, Panią Małgorzatę Grabanę. Pani Małgorzata, gdzie się Pani schowała? Gdzieś. A to dobrze. Chodźcie tutaj na scenę. Zapraszam. To jeszcze, a nasz wiceburmistrz, Pan Leszek Gliga. Zapraszamy wiceburmistrza. Moi drodzy, to są ci, od których zależy nas los. I teraz tak, albo możemy, jak to w włoskim teatrze bywać, obrzucić ich pomidorami za to, że nie kiedyś rządzą, ale tak naprawdę rządzą dobrze. Moi kochani, burmistrz, sekretarz, skarbnik, wiceburmistrz. Od nich zależy w tym mieście wszystko, jeżeli mówimy o rozwoju, perspektywach i potrzebach mieszkańców. Nie mają takiej okazji, by oficjalnie, tak normalnie im podziękować. Dlatego zaprosiłem rodzinę Państwa Ochockich Nowaków, aby w imieniu Aleksandrowian, naszych mieszkańców, przedstawicielom naszej władzy podziękowali. Przygotowaliśmy podziękowania w postaci dezydoraty. Magdo, odczytaj tylko nagłówki, a potem ręce. Podziękowanie dla Pani Iwony Dąbę za pracę, trud i poświęcenia na rzecz naszej małej ojczyzny Aleksandrowa Łódzkiego. Wdzięcznie Aleksandrowianie, 200
rocznicę powstania miasta. Podziękowanie dla pana Leszka Filipiaka za pracę, trud i poświęcenie na rzecz naszej małej ojczyzny Aleksandrowa Łódzkiego. Wdzięczni Aleksandrowianie w 200. rocznicę powstania miasta. Przypomnieniem i wskazaniem. Tu stał twój tata, a to była twoja babcia. I
po kilkudziesięciu latach będziemy mogli odwołać się do tej przeszłości. Za chwilę, po zakończeniu mszy i tym pamiątkowym zdjęciu, przejdziemy do Parku Miejskiego, gdzie zostanie zasadzony dom dwuchsetlecia na pamiątkę tej uroczystości, a potem wspólnie wszyscy są zaproszeni, każdy kto chce wziąć udział, w uroczystej sesji Rady Miasta, gdzie zostaną nadane honorowe obywatelstwa, gdzie wraz z panem dyrektorem Teatru Nowego Krzysztofem Dudkiem i burmistrzem zostanie podpisane porozumienie o współpracy i otwarciu sceny. Cały dzień, dzięki uprzejmości pana rabina Sinkelera, jest otwarty i udostępniony do zwiedzania żydowski cmentarz Kirchhol. Tak jak mówiłem, o pewnych godzinach przed kościołem będzie postawiony guzik i starsi, którzy chcą pojechać i zobaczyć miejsce spoczynku naszych starszych braci w wierze, na Kirchholu będą mogli skorzystać z transportu, a wszyscy inni mogą odbyć sobie spacer, bowiem dzisiaj też pogoda sprzyja, aby przynajmniej raz w roku z racji tej podniosłej rocznicy żydowski cmentarz obejrzeć, gdyż oni stanowili przecież 1/3 naszego społeczeństwa przedwojennego i także wnieśli wielki wkład w budowę tego miasta. Przed kościołem do nabycia jest, tak jak mówiłem, najnowszy numer Aleksandru wczoraj i dziś poświęcony w dużej mierze tematyce żydowskiej i tematyce ekumenicznej ukazującej historię naszego miasta. O godzinie 16 zapraszam wszystkich zainteresowanych na spektakl teatralny, który będzie zaprezentowany przez aktorów Teatru Nowego w Łodzi, ukazujący bardzo ciekawą tematykę, mianowicie spojrzenie przez współczesnego Izraelczyka czy na Polaka i jednocześnie zaproszenie do dyskusji nad stereotypem Polaka Żyda i jednocześnie stosunków polsko-żydowskich w ujęciu współczesnym. Bardzo dobry spektakl, zapraszamy. Jest to inauguracja sceny w Aleksandrowie Łódzkiej, w porozumieniu z Teatrem Nowym. Natomiast o godzinie 20 finałowy koncert, zatytułowaliśmy go Koncert Trzech Sopranów, gdzie wybitne soprany Europy zaprezentują najpiękniejsze utwory operetkowe, operowe, musicalowe i muzyki filmowej wraz z orkiestrą symfoniczną. Oczywiście wstęp jest wolny, proszę o co najmniej pół godziny wcześniejsze przybycie. Myślę, że będzie to wielka duchowa uczta dla nas wszystkich i tym samym zakończymy uroczystości dzisiejszego dnia związane z obchodami dwusetlecia miasta. Moi kochani, to kontynuacja tej tradycji trójwyznaniowości i trójnarodowości Aleksandrowa Łódzkiego będzie także w następnym tygodniu, bo w następną niedzielę o godzinie 18 zapraszam na koncert pieśni religijnych w wykonaniu zespołu oraz rabina Sinkelera. Od tej strony go jeszcze nie znacie, to była dzisiaj typowo liturgiczna pieśń, ale rabin Sinkeler z klarneta szaleje na scenie, jednocześnie ukazując piękno nie tylko religijnej, ale i kazyckiej i tej takiej codziennej muzyki i kultury żydowskiej. Stąd też za tydzień, w przyszłą niedzielę na koncert rabina Sinkelera wraz z zespołem serdecznie zapraszam. Bilety będą do nabycia w poniedziałku w Wydziale Promocji Urzędu Miasta. Jeszcze do końca roku będziemy mieli wiele, wiele niespodzianek. Wczoraj fantastyczny koncert Anny Marii Jopy i zapowiedź jeszcze wielu innych koncertów i spotkań, które mam nadzieję rozsławią nasz grób już na stałe, nie tylko na przestrzeni regionu, ale również i całej Polski.
Prośmy teraz Boga o błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie, ofiara spełniona. Zapraszam teraz przed Kościół, ustawiamy się do pamiątkowego zdjęcia. Zapraszam.